pen, pen, pen. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see the land. Jan Mazoch, a później Artur Lappi. No to jest jeden z tych zawodników, który musi walczyć o metry, o punkty. Szósty przed Adamem Małyszem. Chyba, że świata. Dzisiaj jest szansa, żeby Adam... No proszę Państwa, to jest fatalna informacja. Fatalna. Ten upadek jest niestety straszny. Upadł. Słyszymy o wielkie brawa, to wygląda gorzej niż źle, dlatego że od początku widać stracił przytomność, później niestety już bezwładnie na puli spadał Jan Mazoch. Zakopanej i Kazio Długopolski na pewno zadowolony z tego, że Maciej tak skoczył. Andras Kofler na Państwa ekranach. Doświadczony, znakomity, 29-letni skoczek austriacki, także wiele medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, choć też trapiony kontuzjami, czasami z problemami na skoczni, jak będzie dzisiaj. Dzisiaj z dużym problemem, na jednej narcie kończy się to upadkiem, uderzenie o bandę, no ale miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. No już kilka razy miał w karierze takie momenty, kiedy był w znakomitej dyspozycji, kiedy prezentował rewelacyjne. Czasem Antonin Hajek, a więc nie ma Gregora Schierenzauera, mimo informacji, jaką otrzymaliśmy tutaj, że powinien skakać po właśnie Juriju Tepeszu. Myślę, że po Hajku być może zobaczymy tak. Gregora Schierenzauera. Antonin Hajek, 174,5 metra, 21 miejsce po pierwszej serii. Popatrzmy na skok reprezentanta Czech, 27-letni zawodnik. To są jego czwarte Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy. W 2010 roku finiszował na 8. miejscu. Bardzo dobry wtedy start, bardzo dobre zawody w wykonaniu Antonina Hajka. 174,5 metra, 175 potrzebuje Antonin Hajek, by objąć prowadzenie. No i wydaje mi się, że tej odległości nie osiągnął reprezentant Czech. Plus 12 punktów w tym momencie, a nawet się zwiększyło, plus 13,6, no ponad metr na sekundę na skoczni do lotów narciarskich. To są już bardzo trudne warunki, bowiem tutaj wiatr odgrywa niezwykle istotną rolę. 167 metrów, patrzy uważnie Dawid Irołtek, trener reprezentacji naszych południowych sąsiadów. No, narciarskich ma grubo ponad 100 km na godzinę podczas lądowania. To są narty bez krawędzi, zupełnie inne niż narty, na których my jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy na nartach, które mają metalowe krawędzie. Te narty metalowych krawędzi nie mają. Tutaj to wyhamowanie następuje znacznie, znacznie wolniej. Tutaj z takim stoickim spokojem podjechał Antonin Hajek, no i tu mu się ta narta wypięła i z bardzo dużą siłą uderzył w bandę. 120 metrów. To na pewno sukces tego zawodnika. No i teraz także gdzieś tam chyba tuż poza punktem kabel lądował. Dodajmy, że w serii finałowej niebezpiecznie uderzył. Tak. Tą nogę mu wykręciło z buta. Całkiem mu noga wyszła. Bardzo łatwo wtedy o kontuzję stawu skokowego. Metry w górę i w dół. Frank Leffler.
Ojo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 j
musiał jakiś podmuch wiatru albo zagapić się. No na szczęście doświadczenie chłopaka, choć przecież jeszcze no, w tych siłach. Cóż tu się stało, tak? No źle wyszedł z progu. Źle wyszedł z progu, spadł z progu i proszę, ratował się tylko przed upadkiem. No, przyznam się, że zabiło mi mocno serce, Państwu na pewno też, bo to są niezbyt budujące obrazki. To wyglądało na początku bardzo groźnie. Olkowi do tego finału. No dużo zależy choćby od tego skoku, no dużo, nie wszystko. Wojtek Szturca, reprezentant Czech, 22-letni zawodnik. Wojtek Szturca bardzo nieźle radził sobie podczas zawodów Pucharu Świata w ubiegłym sezonie. Zakończył sezon na 36. miejscu. Oj, oj, wzywa. Patrzmy na to raz jeszcze, jak doszło. Troszeczkę niespokojna sylwetka w tym locie. Odjechała prawa narta, a potem uderzył się prawą nartą w lewą. Ależ wygięło mu kolano. Wyglądało to makabrycznie.